Wysoka Izbo, 11 kwietnia tego roku został zarejestrowany przez Marszałka Sejmu Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, którego celem jest zebranie podpisów pod ustawą zmieniającą ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Celem zasadniczym tejże ustawy i zmian w niej zawartych jest zniesienie przymusu szczepień prewencyjnych, czyli tych, które dotyczą dzieci. Podobnie zresztą, jak to ma miejsce w 20 krajach europejskich, krajach oczywiście cywilizowanych, krajach takich jak Niemcy i wiele, wiele innych. Jednocześnie w związku z tą inicjatywą dochodzi do bardzo nieładnych ataków na zbierających te podpisy pod tą ustawą. Na przykład nazywani są oni tak zwanymi antyszczepionkowcami. Chciałbym oświadczyć w tym miejscu bardzo stanowczo, że nie są to antyszczepionkowcy, przynajmniej nic mi o takich nie wiadomo i żadnej takiej osoby ja osobiście w życiu nie spotkałem. Zmiana ma dotyczyć, tak jak powiedziałem, wprowadzenia dobrowolności szczepień w przypadku dzieci. Tego dotyczy to zmiany przepisu artykułu 17 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Natomiast projekt nie zmienia artykułu 33 tejże ustawy, który wprowadza tak zwane szczepienia akcyjne konieczne w sytuacji zagrożenia lub wybuchu epidemii. Szanowni Państwo, poza tym zasadniczym celem, mamy więc dobrowolności szczepień u dzieci, celem tejże ustawy, tego projektu ustawy są następujące założenia. Po pierwsze, głównym celem jest dobrowolność szczepień, z której korzysta, tak jak powiedziałem wcześniej, 20 państw europejskich, obywatele tychże państw. Po drugie, dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem. Po trzecie, dokładny wywiad lekarski po szczepieniu. Następnie, możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez rodziców i nadzór sądowy nad rejestrem tychże odczynów. I wreszcie, możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień. Szanowni Państwo, z niewiadomych powodów Polska jest krajem, w którym cały czas utrzymuje się ogromną liczbę szczepionek przymusowych do tego stopnia, iż dziecko w pierwszej dobie swojego życia, w pierwszej dobie po urodzeniu, otrzymuje aż 3 przymusowe szczepionki. Wiem z praktyki sądowej, ponieważ chodzę na sprawy związane z tym problemem, iż bardzo często tak naprawdę nie przeprowadza się nawet odpowiedniego wywiadu lekarskiego, który mógłby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania. Efektem tego są właśnie niepożądane odczyny szczepienne i różne komplikacje zdrowia, a nawet trwały uszczerbek na zdrowiu. Tak być nie może i prawo do tego, czy szczepić dzieci, czy nie, powinno oczywiście należeć do rodziców. Tak jak powiedziałem, dzieje się to w 20 krajach europejskich. Następnie problem też polega na tym, że rodzice nie mają możliwości sami zgłaszać ewentualnych niepożądanych odczynów szczepiennych, ponieważ robi to lekarz. Problem jednak w tym, że lekarz ma coś w rodzaju konfliktu interesu, albowiem to on kwalifikuje do szczepienia. Jeżeli by się zdarzyło, że jego diagnoza przed szczepieniem nie jest zbyt dokładna, to tak naprawdę nie będzie miał interesu w zgłaszaniu tegoż odczynu. Następnie rodzice w tej chwili nie mają możliwości, tak naprawdę nie mają drogi odwoławczej, sądowej w związku ze zgłaszaniem tego typu niepożądanych odczynów szczepiennych. To wszystko ma wyeliminować ta ustawa, a więc raz jeszcze podkreślam, nie ma ona na celu tego, aby zwalczać szczepionki czy szczepienia jako takie, ale aby pozwolić rodzicom, aby dać im prawo do wyboru, czy chcą swoje dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, szczepić, czy też nie. I nie jest to żadne dziwne rozwiązanie, nie jest to jakieś odchodzenie od zdobyczy cywilizacji, a wręcz przeciwnie. Jest to danie prawa wyboru rodzicom, zwłaszcza, że w Polsce nie istnieje system odszkodowań związanych z niepożądanymi skutkami szczepień. Jeżeli jest przymus szczepień, to powinien być też system odszkodowań. Czegoś takiego oczywiście nie ma. Szanowni Państwo, jeżeli chcemy być krajem cywilizowanym, nie możemy traktować ludzi jak trzody hodowlanej. A tak się w tej chwili traktuje polskie dzieci. Aplikuje się im szczepionki bez względu na to, czy rodzice tego chcą, czy nie i czy tak naprawdę są wskazania, czy też ich nie ma. Jeżeli chcemy traktować ludzi jako ludzi wolnych i odpowiedzialnych, ten przymus szczepień prewencyjnych oczywiście musi być zniesiony, co w żaden sposób nie zmniejsza, nie pomniejsza bezpieczeństwa społeczeństwa czy populacji w całości.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, to jest do dnia 5 lipca 2018 roku, do godziny 9.